Niestety, ale trzeba było nagrywać ten odcinek już chyba ze trzeci raz. Mianowicie zrąbałem całe nagranie praktycznie. Dlatego nagrywam to jeszcze raz. No niestety, tak jest, jak się ma nową kamerkę i nie wie dokładnie, jak to ustawić. Lądzik już jest po pierwszej jeździe. No, jechało się w miarę fajnie, komfortowo. No niestety, przednie lagi są troszeczkę za twarde. Więc jechałem po kamienistym, no i strasznie było to czuć. Jasny pieron, ale czepie. Tylne zawieszenie wybiera, ale przód, kurde, za twardy. Trzeba będzie coś na niej porobić, bo jak będzie taki twardy przód, no to zaraz wyłamie, kurde, główkę ramy. Tylny amortyzator już, kurde, no niestety poci się. Nie ma tragedii, ale się poci. Łańcuch mi nie spadł ani raz. Jedynie co, no to tam ze 2-3 razy przeskoczył, ale to dlatego, że się pieron już wyciągnął. Kiepskiej jakości troszeczkę łańcuch. No niby nie jest zużyty. Jeszcze trzeba będzie go troszeczkę podciągnąć tutaj na regulacjach z tyłu. Jechało to nawet w miarę. Nie miałem za bardzo co narzekać. Hamulce z przodu jedynie, tarcza cała zardzewiała, dopiero się dociera, nie wiem czy to będzie teraz widać na nagraniu, dopiero się dociera, więc praktycznie hamulca przedniego nie było, tylnego nie mam, więc za bardzo też nie odpierdzielałem, nie jeździłem tam po jakichś tam górach, dolinach. A, ale wyjechał. Nie chcę gazować, bo sprzęgło ślizga, kurde, jak nie wiem co. Sprzęgło, no niestety ślizga. Mianowicie, jak była tutaj zamontowana turbina, no to no niestety dość mocno się tutaj przyjarało sprzęgło. No niestety, no nie dało się za bardzo utrzymać tej mocy, tych 11 koni na tym sprzęgle, więc przyślizgiwało. Teraz to nawet czuć podczas kopania, że sprzęgło ślizga. No niestety musiałem tu trochę przyjanuszować, bo niestety, ale no nie nagrałbym tego odcinka. Mianowicie z nóżki musiałem tutaj heftnąć, tak samo śruby, bo tylko jeden gwint jest dobry w silniku. No i przez to, no niestety, ale trzeba było tutaj heftnąć te śrubki, tak żeby to przynajmniej się nie odkręcało. I trzymało ten silnik. Co więcej tu mogę powiedzieć? Oczywiście pewnie jak widzicie nie jestem zwolennikiem filtrów stożkowych, a mam go założonego. Ale dlatego, że nie mam żadnego filtra innego. A lepiej, żeby był jakikolwiek niż wcale. Śrubek nie straciłem żadnych po drodze. Co do jazdy, no niestety mnie trochę przeczepało. Jeszcze takiego komfortu nie ma to jak na RCU albo RCQ. No zawieszenie jest twardsze o mniejszym skoku, więc no tak jest, a nie inaczej. Że dalej trochę czepię. Chociaż i tak jest dużo lepiej niż wcześniej. No i chyba tyle z Lącina. No jest pierwsza jazda, odpalił, jeździł. Na początku to pojechałem szybko, kurde, w pola, żeby nie było, że się coś mi tutaj dom pali, bo tak niemiłosiernie kopcił. Zobaczymy jeszcze, czy w wydechu coś tam oleju jest. Jest jeszcze tam po poprzednim silniku, bo to jest wydech z tego czarnego Lącina, co rozbierałem. No i jest jeszcze w wydechu tam sporo oleju, ale już jest większość wypalona. Tyle. Tyle z pierwszej jazdy. Dobra, Lącin jeździ. Czas na tunik.